Życzę Wam, abyście podeszli do tego egzaminu odpowiedzialnie. Dla wielu z Was będzie on istotny, ponieważ wybieracie szkoły w Wrocławiu i tam wynik tego egzaminu do dostania się do tej szkoły nie jest obojętny. Więc podejdźcie, tak jak Was proszę, do tego egzaminu, tak jak robi to uczeń kończący gimnazjum. Dla wszystkich uczniów ostatnich klas gimnazjów rozpoczęły się 3 dni, w których podejdą do pierwszych ważnych egzaminów w ich życiu. Dla wielu z nich wyniki testów gimnazjalnych mogą mieć wpływ na wybór dalszej ścieżki edukacyjnej. W gminie Brzeg Dolny uczniowie z 2 szkół przystąpili do pisania egzaminu gimnazjalnego. Młodzież ze szkoły podstawowej nr 6 z oddziałami gimnazjalnymi imienia Mikołaja Kopernika oraz uczniowie powiatowego zespołu szkół. W szkole imienia Mikołaja Kopernika to przedostatni taki egzamin. W przyszłym roku młodzież będzie pisać 2 testy. Ostatni kończący szkoły gimnazjalne i pierwszy kończący 8-letnią szkołę podstawową. Sala nr 3, 11 uczniów. W powiatowym zespole szkół do egzaminów przystąpiło 44 uczniów z 2 klas 3. To ostatni egzamin gimnazjalny w szkole. Jak mówi dyrektor szkoły Piotr Smelkowski, uczniowie przystąpili do egzaminu bez większego stresu. Są dobrze przygotowani, kilkakrotnie ćwiczono procedury w szkolnej auli, a w ciągu całego roku szkolnego uczniowie rozwiązywali wiele zadań i tematów, które pojawiają się na egzaminie. Raczej nie wykazują stresu, a przynajmniej na zewnątrz. Myślę, że są dobrze przygotowani. Liczymy na to, że każdy na swoim poziomie ten egzamin zaliczy i będzie z niego zadowolony. Pracę trzeba zakodować, sprawdzić cały formularz, by później nie było niespodzianek. Po sprawdzeniu kompletności kodujemy pracę. Po zakodowaniu pracy zamykamy test i czekamy na rozpoczęcie egzaminu. Pierwszy egzamin z 3-dniowego maratonu to historia i wiedza o społeczeństwie. Po południu natomiast egzamin z języka polskiego. Oby była opowiadanie, a nie rozprawka. W kolejnych dniach gimnazjaliści rozwiążą zadania z matematyki, później przystąpią do egzaminu z nauk przyrodniczych. Egzaminy zakończy język obcy. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu.